Siemanko koldziska, z tej strony witam was w kolejnym odcinku z mojej kariery w FIFA 22. Dzisiaj liczymy na debiut w reprezentacji Polski i powiem Wam szczerze, cieszę się, że nie pobieram na bieżąco aktualizacji FIFA, bo podobno coś się psuje jeśli chodzi o karierę bramkarza i kamerę gwiazda tutaj wszystko będzie normalnie, no bo to jest jeszcze stara, dobra wersja gry, gdzie wszystko dobrze działało. Debiutujemy w meczu ze Szwecją. Liczy się tylko zwycięstwo, mimo iż to tylko mecz towarzyski Szwedzi w natarciu, odskoczyła piłka Isakowi. I mam ją w rękach. Widzimy przybyłko, zagrał do środka. Szymański, świetna kontrola piłki na pole karne, kondzior. Przybyłko i dobra interwencja bramkarza, który pokazał po co ma ręce. No i mamy rzut roczny, zobaczmy jak wykorzystamy ten stały fragment gry. do Dośrodkowanie. Piłka wybita przez Guidetti'ego. Dawidowicz do środka, Bochniewicz przybyłko. Glik! Aj, dobrze bramkarz! Chociaż nie oszukujmy się, to nie było jakieś potężne uderzenie. Ale Szwedzi liczą na remis, zagranie do boku, Eliason do środka i sak prosto w moje ręce. To się nazywa pewny chwyt. No i wygrywamy ten sparring 1-0. Zachowałem czyste konto w debiucie w reprezentacji, dwukrotnie miałem piłkę w rękach, a wcale dużo czasu im dostałem, więc uważam, że ten występ był naprawdę bardzo przyzwoity. Jeśli chodzi tutaj o piłkarzy, no to widzimy Reca, zdobywcą naszej zwycięskiej bramki. Tutaj niewiele więcej się dowiemy. Przejdźmy dalej. Straciliśmy niby w oczach trenera, ale w sumie mogło być gorzej, no bo tutaj jesteśmy w szatni Watfordu. No, widać, użyczył klub szatni reprezentacji Polski. To się nazywa docenianie naszej reprezentacji. No i za nami pierwszy sparing, czas na drugi z Nową Zelandią. Czy dostaniemy szansę? Zobaczmy. To się wydaje być dużo słabszy rywal. I pojawia się na boisku w 79 minucie przy remisie 1 do 1. Oj, ten wynik nie jest dobry. Mam nadzieję, że gdy wejdę na boisko, No to się poprawi. Polacy w natarciu Zieliński przybyłko, ależ pięknie Markowi Marinowicz. Fantastyczna interwencja nowozelandzkiego bramkarza. Ma kołat do środka. Jeszcze Tomas. Tomas z dystansu gol. Strzał w okienka, ale nie wiem czemu mój bramkarz się nie ruszył. Kazałem mu interweniować, on stał jak wryty. No, ale Polska nie zamierza się poddawać. Walczymy o wyrównanie. Piłka na skrzydle. Dograni na pole karne, Strzał w boczną siatkę. No, takimi strzałami bramkarza nie da się pokonać. Ostatnia akcja tego spotkania Lewandowski-Reca. Lewandowski, Lewandowski podaje do Recy. Reca w polu karnym odskoczyła mu piłka. Zagrał i Gol Zielińskiego. 2 do 2. Wyrównujemy w ostatniej akcji meczu. Nie przegramy tego spotkania. zremisujemy z Nową Zelandią. Chociaż czy to jest powód do dumy? To jednak bardzo słaba reprezentacja, więc tutaj remis jest jak porażka. No przy bramce zdecydowanie się nie popisałem, no praktycznie nawet się nie ruszyłem. Do końca nie wiem dlaczego, bo kazałem bramkarzowi interweniować, a on uznał, że ma to gdzieś i sobie postoi. No. A ja sam siebie nie słucham, no można i tak. Mam nadzieję jednak, że w następnych meczach ten problem nie będzie występował, bo wystąpił tylko teraz i mam nadzieję, że już nigdy się nie pojawi. Bo do tej pory wszystko w karierze bramkarzem układało się naprawdę dobrze, chociaż czasem, wiadomo, brakowało interwencji. No ale tym razem przynajmniej nie byliśmy w szatni Watfordu. Przed nami jednak kilka interesujących spotkań: Manchester United, Liverpool. No w klubie na nudę nie możemy narzekać. No ale tutaj widzimy. Menadżer nas krytykuje Xisco. Oj, to nie jest dobre. Kolejna taka wiadomość. Czyżby teraz był spam takich wiadomości? Przekonamy się. A teraz czas na starcie z czerwonymi diabłami. gramy w pierwszym składzie. Musimy zagrać lepiej niż z Nową Zelandią. Van de Beek do środka, jest Cristiano Ronaldo, uderzenie i piękna interwencja, tak, tak, tak. Jeszcze piłka w posiadaniu United, Rashford, zablokowany brawa dla Rose'a, który powstrzymał to groźne dośrodkowanie. Jeszcze Rashford, wycofanie piłki, Carvajal. Jest Ronaldo, Cristiano Ronaldo, piłka na lewej nodze, dogranie. Sancho! Jedną ręką to bronię. Na razie forma jest perfekcyjna, oby tylko ją utrzymać. Fernandez na pole karne. Wychodzę, piąstkuję. Kto przejmie tą piłkę? Van de Beek, ale świetnie, nasz obrońca Dzikia, No i jeszcze Dzikia ekspedyuje tą piłkę daleko przed siebie. Dobrze, Fernandez. Sancho, Sancho! Poprzeczka, a nie to był słupek chyba. Ale ważne, że metalowy pręd powstrzymał United i dał nam sporo satysfakcji. Semat zagrał do środka, Ozantufan, jeszcze Sar, Sar bawi się piłką, zagrywa do środka, Tufan, jeszcze Castrovilli, ajajaj, aj, aj, niestety Henderson staje na wysokości zadania i broni to sprytne uderzenie. Jansen do boku, jest tutaj Rose, do środka Jansen, jeszcze Castrovilli, gol, dał radę, po krótkim rogu uderzył Henderson, starał się interweniować, ale tutaj zawiódł, wpuszczając to uderzenie. No, i United starają się doprowadzić do wyrównania. Fernandez, Ronaldo. Zablokowany. Nieporozumienie z obrońcą, i będzie rzut rożny. Chociaż to wyglądało komicznie. No, jest ten corner. Zobaczmy Fernandez. Mocna wrzutka na pole karne i Króluje w przestworzach. Nie ze mną te numery. Jeszcze Alex Telesz. Telesz. Zabawa z piłką. Czy oddasz strzał? Jednak podanie Lindelof. Jeszcze Fernandez. Ależ to jest chwyt. Ten klej bardzo dobrze działa, takie super glue na rękawicach. Sema Tufan na polekarne czy będzie 2 do 0? Broni to Henderson, pusta bramka ale przegrana. Główka przez Sara i zaprzepaszczona okazja. Carvajal, do środka, jest Christian Ronaldo. Ronaldo, piłkę na prawej donoze zagrai na polekarne pusty przelot! I bramka. I bramka J. Dona Sancho. Byłem pewien, że przechwycę tą piłkę. A jedyne co złapałem. No to powietrze, no i trener ściąga mnie z boiska. Aj, szkoda gadać. Taki dobry mecz i tak to wszystko zaprzepaścić. Ronaldo, poprzeczka! Mamy szczęście! No i remisujemy to spotkanie. Chociaż mogliśmy wygrać. No właśnie, mogliśmy. Pogdybajmy trochę, jak to ma zwyczaj w polskiej piłce, nawet wydanie, jak widać, klubowym za granicą. No i tutaj niestety. Wpuściłem bardzo głupią bramkę. No, interweniowałem do tego momentu perfekcyjnie. Manchester United oddawał mnóstwo strzałów, ale ja byłem na posterunku, aż zajrzałem ten pusty przelot. Byłem przekonany, że przechwycę tą piłkę. Ej. no powiem wam, dawno takiego błędu nie popełniłem i mam nadzieję, że już się w tej karierze nie zdarzy. No i tutaj niby ratuję remis z Manchesterem United, ale jednak to ja jestem winny utraty bramki. Tutaj widzimy po 30 kolejkach 11 miejsce w tabeli, 37 punktów na koncie. Musimy walczyć dalej, ale po remisie. No właśnie, co możemy po remisie? No w sumie, niestety, nie za wiele. No i jeśli chodzi o następne występy, znowu rozczarowuje podobno. No ale takie już życie. Jeśli chodzi o Liverpool, musimy zagrać lepiej. Odkupmy swoje winy, jest szansa. Zagrań do boku, Milner do Salaha salach może dośrodkowywać, zobaczmy co zrobi. salach indywidualny rajd jest w polu karnym i dałem radę go powstrzymać. A i dobrze tutaj skróciłem kąt. Jest rzut wolny, jak to wznowimy. Zagranie ryzykowne do środka, piłka zgrana, zobaczmy. Kabasele niepotrzebnie mi podawał. Nabiłem napastnika, ale piłka wychodzi na aut bramkowy. No i wznowie grę z piątego metra. Jest tutaj Jansen, zagrał do środka, rozrzucenie gry. Zobaczmy, Sar. Jansen gol, ależ to było uderzenie. Alison dał z siebie wszystko, ale nic z tego nie wyszło Watford na prowadzeniu, ale Liverpool nie zamierza się poddawać. Sadio Mane do Keity. Keita jeszcze Mane. Sadio Mane do środka. Firmino złe podanie. Mam to w rękach. Na szczęście nie ma tego w bramce. Jest tutaj Mohamed Salah. Zagrał na polekarne Firmino i tym razem to łapie. Tylko to utrzymać do końca spotkania. Czyli czyste konto. Rose może dośrodkowywać co zrobi z wleka. Podaje na krótko Sema. Zablokowany czy będzie poprawka. Tak jest. I nie ma bramki. Alison to była interwencja stadiony świata. Pokazał swój piłkarski kunszt Matip. Immobile. Cheerio na pole karnera. bio, Nie wychodziłem tym razem. Wyciągnąłem wnioski ze wcześniejszych błędów. No i teraz mogę wznowić grę, tylko jak tu wznowić, zobaczmy, można krótko. Kabasel, niepotrzebne podanie, czy mogę to łapać? Tak jest, piłka spokojnie jest w moich rękach. Dobrze, tutaj zagraliśmy na krótko, Sar rozpędza się od połowy boiska, pędzi, jest nie do powstrzymania, melduje się w polu karnym, zagrał do środka i bramka, tak, 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 wygramy to spotkanie. 2 do 0 dla Watfordu, to jest decydujący cios, ależ końcówka, Liverpool polegnie. No i wygrywamy to spotkanie. Musimy je wygrać, tutaj nie było innej opcji. 2 do 0 dla Watfordu, może i żyliśmy w tej jednej akcji z Manchesterem United i przez mój błąd straciliśmy 3 punkty, ale z Liverpoolem zagrałem bezbłędnie. No i udało się zachować czyste konto, drużyna odniosła zwycięstwo. To mi się bardzo podoba. Oj, to nie było łatwe spotkanie na Enfield, nikomu nie gra się łatwo, ale nam udało się odnieść zwycięstwo. Liverpool miał swoje szanse. Musiałem kilkukrotnie interweniować, ale byłem w dobrej formie. Też głowę udało się zresetować, dzięki czemu poziom, jeśli chodzi o bramkarskie umiejętności, był na odpowiednim poziomie. 10 miejsce po 31 kolejkach. Do, o dziewiąte miejsce spokojnie możemy powalczyć i też możemy podnieść swoje umiejętności. W tym przypadku łapanie piłki wskakuje na drugi poziom. A ja dostaję klasycznie te wiadomości od menadżera, Oj, coś się zdecydowanie popsuło, bo teraz spam mi strasznie tymi wiadomościami bot. Możecie sobie to zobaczyć, regularnie dostaję wiadomości, że trener nie może na mnie liczyć. Mimo iż regularnie wykonuję treningi, nic to nie daje. Cały czas dostaję spam takich wiadomości. Jest to trochę niepokojące, bo coś złego zaczyna się dziać, jeśli chodzi o karierę jednego zawodnika. Na początku FIFA było wszystko pięknie, a teraz jest coraz gorzej, ale przed nami ostatnie spotkanie w tym odcinku. Cel jest jeden, zwycięstwo, dobre zagranie do środka, Jansen, jeszcze tu fan, Jansen, uderzenie z dystansu i bramka, ależ to było piękne, luza, uderzył niesamowicie z dystansu, bramkarz wyciągnął się jak struna, ale tylko patrzył jak ta piłka, trzepocze w siatce, zobaczmy Shackleton, James na pole karne, Rodrigo, Rodrigo zaczyna swój taniec, jeszcze szansa, ależ interwencja, nie dałem się zaskoczyć, chociaż to było piekielnie trudne, dobre do uderzenie. Dobre podanie Rousa do na ten podaje do przodu, jak to się skończy akcja 2 na 1, Sema w polu karnym dogrywa na pustaka, Jansen 2-0, tak jest, 31 minuta i Litz jest dla nas jedynie tłem. Dobrze Luza panuje nad piłką, wycofał Sabelli, nabił naszego rywala... Ale piłka ląduje na aucie bramkowym. Dobrze, że nie w mojej bramce. Aj, przejęcie piłki zagranie na pole karne, Sar. Sar, tylko dobrze dograć. Tak się dzieje. Czy będzie uderzenie? Meslier, to była świetna interwencja. No ale ten bramkarz słynie z tego w tym sezonie. Shackleton. Jeszcze tutaj zablokowany. Rodrigo, Roberts. Vallejo. Benesz! Nie ze mną te numery. Słowak uderza prosto we mnie. I mnie takim czymś nie pokona. Rodrigo wznawia grę odrzutu rożnego, mocna centra, Sandjust. no będzie kolejny corner, bo nasz obrońca dobrze go zablokował, jeszcze Vallejo, długo się zastanawia, dośrodkowuje, obrońca interweniuje krótko wybijając, ale piłka grzęźnie w moich rękach, udaje się to złapać, no ale tutaj widzimy licznie, poprzestaje, atakując cały czas Rodrigo, nie, 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 takie coś nie wpadnie, krótki ruch to moje królestwo. Jest rzut rożny. Wajechow zna grę. Mocne dośrodkowanie. Wychodzę z bramki i to się opłaciło, bo wyłapuje to dośrodkowanie. A my chcemy podwyższyć nasze prowadzenie. Jak to się skończy, jest szansa na centrę. Występuje ona. Uderzenie kończy się bramką. Tak jest 3 do 0. 3 punkty na naszym koncie. A ja po tym meczu będę mógł podnieść swoje umiejętności. Udało się zachować czyste konto. Drużna zdobyła 3 punkty. Ten odcinek. No to są takie naprawdę strasznie skrajne stany. Bo tak, ze Szwecją było fajnie, z Liverpoolem było fajnie, z Leeds było fantastycznie. No ale z Nową Zelandią nie rzuciłem się do strzału, z Manchesterem United zaliczyłem pusty przelot. No niby 3 do 2, jeśli chodzi o plusy w stosunku do minusów, więc można uznać, że ten odcinek mimo wszystko jest pozytywny, chociaż chciałbym wyeliminować błędy, no bo one nie powinny się zdarzać w tak dużej ilości. Tutaj widzimy zyskałem w oczach menadżera, chociaż po takim spotkaniu jakbym stracił no to by ta gra, delikatnie mówiąc, sensu nie miała. No i tutaj byłem kluczowy jeśli chodzi o zwycięstwo z Leeds United, bo jednak obroniłem bardzo dużo ilość strzałów. Dziewiąte miejsce w tabeli, to mi się podoba. Nawet do Evertonu ta strata nie jest duża, więc kto wie, może powalczymy o 8 miejsce. Liverpool jest liderem, a jeśli chodzi o najgorszą drużynę, to jest nią Norwich, chociaż Newcastle niewiele lepsze. Sterling, jak widzimy, królem strzelców. Jeśli chodzi o asysty, Pulisic tutaj króluje, a Meslier ma najwięcej czystych kont, chociaż w ostatnim spotkaniu go nie zachował. No i wykopy sobie wymaksujemy w tym momencie. Wbijamy 3 na 3. I mamy już tylko jedną umiejętność, tą zwykłą do podniesienia, bo potem zostają te specjalne. Do końca sezonu pozostało 6 spotkań. I te wszystkie 6 spotkań zagramy w najbliższym materiale. No bo myślę, że to jest dobry pomysł, bo jednak w tym sezonie zdarzało się, że w odcinkach nie było tych 5 spotkań. Więc tak na koniec można spokojnie te 6 zagrać. I mam nadzieję, że takie rozwiązanie przypadnie Wam do gustu. Na pewno przed następnym odcinkiem nie mam zamiaru pobierać aktualizacji, bo tam się podobno nie za dobrze dzieje jeśli chodzi o karierę bękarza. Lepiej sobie pograć, póki ta gra działa. A potem pewnie i tak wypróbuję o co chodzi z tą aktualizacją. No bo mnie też to zastanawia, bo jak się coś dziwnego dzieje w FIFA, to również warto to sprawdzić. Chociaż ten sezon wolałbym normalnie dograć, bo naprawdę na klasie światowej w chwili obecnej sporo się dzieje. Mam co robić na nudę, nie mogę narzekać, czasem popalnie błąd, czasem zaliczę spektakularne spotkanie, ale myślę, że dzięki temu ta kariera jest ciekawsza, a jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!